Jako izolację termiczną zastosowaliśmy specjalne płyty PIR. Te płyty stosuje się w takich przypadkach, kiedy mamy bardzo niską, bardzo cienką warstwę izolacji. Na przykład tarasy, dachy, stropodachy, tarasy użytkowe, kiedy nasz cały strop jest wykonany z betonu i nie jest zupełnie wysunięty poza bryłę budynku, wtedy nie ma możliwości zastosowania specjalnych izokorb balkonowych. To są łączniki termiczne do balkonów. Wtedy jako pokrycie izolacji termicznej stosujemy płyty PIR. Te płyty mają rewelacyjny parametr. Ich lambda jest na poziomie 0,22. Dla porównania styropian elewacyjny grafitowy tą lambdę ma na poziomie 0,31. Także jest to materiał bardzo dobry. Tutaj akurat mamy taką ostatnią płytę, tak, która została po budowie, dlatego też wygląda jak wygląda. Ale izolacja, która jest położona, jest oczywiście nowa, świeżo, która wyjechała z fabryki. Specjalne zamówienie było dla nas wykonywane na ten właśnie towar. Nie ukrywam, że jest to rozwiązanie dosyć kosztowne, zwłaszcza przy obecnych cenach styropianu. Lecz najważniejsze jest to, aby dom w pełni był ciepły, żebyśmy nie mieli mostków termicznych, żeby był miejscem, w którym będziemy czuli się jak w domu.